Polagra Premiery 2023. Właśnie weszliśmy na halę piątą, jedną z dwóch wystawienniczych właśnie na tym wydarzeniu. Za nami już marka Wielton, przyczepy Brandner, maszyny zielonkowe SIP po mojej lewej stronie, Kaweco, wozy asenizacyjne, Agromasz. Za chwileczkę po prawej odkryjemy duże stoisko marki Kun, ale jest tutaj też Hardy i to w wydaniu opryskiwacza samojezdnego, w wydaniu opryskiwacza ciągnionego. No i ogromne stoisko, tak jak mówiłem, marki Kun. Mamy tutaj nie tylko rozsiewacze, z których myślę jest bardzo mocno znany i serii RAW, ale również maszyny uprawowe, siewniki pneumatyczne, prasy. Po lewej stronie marka Warerstadt, czyli też uprawowy i siewnikowy temat, marka Klas, kombajn Lexion tutaj się prezentuje, ciągniki od Ariona po Axiona. W Kunie widzę też sprzęt zielonkowy wystawiony, kosiarka dyskowa, Agrifac, czyli witam serdecznie, nagrywamy, także chcemy to ciągiem nagrać i opowiedzieć, co na tych targach tutaj jest. Bednar, czyli czeska marka uprawowa, też w Polsce dość popularna, maszyna Krone, czyli sieczkarnia samojezdna. Wspominałem o Agrifacu. Fajny, hydraulicznie podnoszony sprzęt, czyli tutaj prześwit naprawdę ogromny. No i też zaawansowanie tej maszyny na wysokim poziomie. Ładowarka Manitou, Krone, prasa wielkogabarytowa. Marka Ozdoken, czyli tureckie maszyny, też wprowadza importer AB Group do siebie przystawkę do kukurydzy. Bardzo ciekawą i fajnej cenie będzie proponowana. Myślę, że będziemy się jej w najbliższym czasie przyglądać. Tutaj paszowozy i wchodzimy w markę Amazon. Puk, spory puk. Po lewej ładowarki Giant, przegubowe. Geringhoff również się tutaj pojawił i oczywiście przystawka do kukurydzy, która jest taką przystawką premium, sama marka premium, która kosztuje, ale też jest doceniana przez rolników i jak widać często wybierana, przy różnych kombajnach stosowana. Ciągniki Massey Ferguson również tutaj są, także marka już ciągnikowa Klas, Massey Ferguson, za chwileczkę John Deere, dalej Deutzwar, również Kubota McCormick. No i niestety są to jakby marki tutaj wiodące, które się pojawiły, są jeszcze mniejsze ciągniczki, ale głównie te marki się tutaj pojawiły. John Deere, również Combine seria X się prezentuje. Polska firma Samasz, maszyny zielonkowe i nie tylko. Spore stoisko, na którym można sporo się dowiedzieć, sporo zobaczyć, sporo podejrzeć. Ewidentnie króluje na tych targach marka John Deere, największa powierzchnia wystawiennicza właśnie przez tę markę jest tutaj obstawiona. Precyzyjne rolnictwo, osobno jakby maszyny prezentowane, które możemy kupić najnowsze modele, a dalej również agrosharing, czyli wynajem maszyn John Deere. Tutaj Kubota trzeciej generacji, seria M7 w czerwonym przebraniu również zwraca uwagę. Maszyny Fligl, Merlo również się pojawiają w pojedynczych w sumie sztukach. Marka Missouri, zbiorniki na paliwo, zbiorniki na RSM. Tutaj marka Kingspan akurat przy nas. Przyczepy różnego rodzaju. Ładowarka JCB, tutaj o marka Iseki, czyli mniejsze ciągniki, o których mówiłem. No i wchodzimy w Deutzwara, wchodzimy w agrosharing, agrosieci i maszyny, które można wynająć. Jeśli potrzebujemy wykorzystać maszynę intensywnie w danym okresie czasu, wynająć taką maszynę i też można zrobić pracę. Na końcu nasza polska marka Euromilk. Niektórzy nie wiedzą w ogóle, że to jest polski producent. Można zdjęcie? Oczywiście, można zdjęcie. Zrobimy szybkie zdjęcie i będziemy dalej opowiadać, co na tych targach tutaj jest. Dziękuję. No, dzięki. Już mogę? Jasne. Dzięki. No. Także wracając do marki Euromilk, która przed nami. Bardzo duży rozrzutnik obornika na tridemie i co ciekawe, jest to nowy model premierowy, który może być jeszcze większy i może być na poczwórnej osi. Jest też nowość, podgarniacz. Autonomiczny podgarniacz paszy, który też tutaj premierowo występuje.
bardzo ciekawe rozwiązanie, że na ślimaku mamy tutaj magnesy neodymowe, które przy podgarnianiu autonomicznym, jakby w tej ostatniej już fazie kontaktu paszy z maszyną, ta pasza jeszcze jest testowana pod kątem zanieczyszczeń metalowych, tak? Jeżeli coś tam by się znalazło, to jeszcze tutaj ten ślimak to wyłapie. No i co? Maszyny Unia, od siewników przez uprawówkę i tutaj próbki glebowe agrosieci również się pojawiają i prezentują, te badanie gleby i wprowadzanie, tworzenie map aplikacyjnych, no wiele technologii. Mamy również drugą halę, którą może też odwiedzimy. Na drugiej hali to, co rzuca się w oczy, to FJ Dynamics, czyli prowadzenie równoległe, uniwersalne do każdego ciągnika. Mamy firmę Leli, czyli automatyzacja głównie udoju, ale całe systemy tak naprawdę związane z hodowlą. Mamy Gamma Technic, maszyny uprawowe, DF Technology T-Rex 10, czyli jeden z paszowozów tej marki, również przyczepa, tandem. Zaczepy 24, ta firma jest mi dobrze znana, współpracowałem z nią ostatnio, nawet użyczyli mi swojego zaczepu, bym mógł przetestować rozrzutnik, wszelkiego rodzaju zaczepy do ciągników, również ramy zaczepowe, wszystko można u nich tak naprawdę dostać związanego z zaczepami. I nie tylko, bo systemy łączenia hydraulicznego szybkosprzęgu jako nowość, obrotnice, różne tematy. Swimmer, czyli zbiorniki na paliwo, w tej części bardziej warzywniczo, sprzęty do sortowania, do przebierania warzyw, sorpak, rozrzutniki obornika, paszowozy, Alima Bis. Da się również znaleźć na tych targach stadzarkę Grimę. Mamy również maszynę Weremczuka, czyli tak naprawdę bardzo skomplikowaną maszynę do zbioru, czy to borówki, porzeczek, jabłek, wszelkiego rodzaju owoców. Tak naprawdę już ręczna praca odchodzi, ponieważ ta maszyna pozwala zebrać te owoce z drzew. Rzucający się w oko kolor, marka Agro Klon, czyli również maszyny właśnie uprawowe. Ładowarka teleskopowa Bobcat, deszczownie, Pelikan od Burego, czyli opryskiwacz. Marka Pichon również tutaj jest wystawiona. Omega Agro, czyli przyczepa z ścianą przesuwną. Bardzo duży gabaryt. No i mamy jeszcze jakieś pojedyncze zbiorniki na paliwo. Tank Oil, Skawska Hale, czyli wszelkiego rodzaju hale namiotowe. 365 Farmnet, systemy zarządzania gospodarstwem, kontrolowania tego, co się dzieje w naszym gospodarstwie, z naszymi maszynami. Dzięki Wam bardzo. Takie szybkie przejście po targach, które mam nadzieję Wam się podobało, bardziej szczegółowo i bardziej pytająco w innym moim materiale na kanale. Trzymajcie się, cześć. Z pola gra premiery, Rolnik Szuka.